Siemanko, mamy ze sobą Darka. Darka poznałem na siłowni, zgadaliśmy się o autach. Okazało się, że ma piękną M-kę. Zaproponowałem mu film, zgodził się, także lecimy. Siemanko. Siema, hej. Pierwsze moje pytanie jak zwykle, dlaczego BMW M5? O, to było jakieś tam spełnienie marzeń, zwieńczenie tematu. Siedzę w tych BMW-kach już kilka lat, kilkanaście w sumie. Było tych samochodów już też kilkadziesiąt, no i zawsze ta M-ka siedziała w głowie, no nie? A jaką mieć pierwszą furę? A pierwsza była E36, jeszcze mieszkałem wtedy w Stanach i tam kupiłem E36, w sumie takie jest w przypadku 328 ESA. To ile generował mocy? No tam było 200 koni, tylko że tam był fajny niód. ES był robiony ogólnie 328 tylko na Stany, no nie. A co dokładnie może tutaj siedzi, bo to jest najważniejsze i kluczowe. A tutaj mamy jednostkę pod oznaczeniem S85B50, V10, 5-litrowa, generująca moc 507 koni. Wolnostek. Wolnostek, dokładnie, bez turbinek, bez kompresora, chociaż zakładają, no ale to akurat jest temat grubszy. A powiedz mi, jak kupowałeś, sprawdzałeś to auto na jakiejś stronie, czy było bite, czy nie? Wiesz co, nie sprawdzałem, mierzyliśmy go czujnikiem, także wiesz, moje też oko sprawne lakiernika, bo mam tam doświadczenie w tej dziedzinie, no oceniłem po prostu według własnego uznania, że nie jest bite. A jeśli wy chcecie kupić auto, to pamiętajcie, żeby dobrze je sprawdzić przed zakupem. Najlepiej do tego sprawdzi się Car Vertical, czyli narzędzie do sprawdzania historii pojazdu. Możesz tam sprawdzić, czy przypadkiem auto nie brało udziału w promocji i jego przebieg nie został cofnięty. Dowiesz się również, czy auto nie jest kradzione, czy nie jeździło na taksówce, a także czy nie brało udziału w wypadku. Te i wiele innych informacji znajdziesz w raporcie Car Vertical. Zaoszczędzi ci to sporo czasu, nerwów, a także pieniędzy. Nie zapomnij skorzystać z mojego linku, który pozwoli ci zakupić raport 10% taniej. A teraz wracamy do BMW. Co planujesz tutaj zmieniać, jakie modyfikacje wprowadzić? Bo słyszałem, że dopiero co ją kupiłeś, 3 miesiące temu, także świeżak. Dokładnie tak, 3 miesiące ją mam. Co planuję? Raczej tylko wizualne jakieś aspekty. Mechanicznie na początku ją doprowadziłem do stanu perfekt. Wiadomo, trzeba było poogarniać kilka rzeczy. Nie do końca. Takie... Tak, nie do końca ten silnik chodził tak jak powinien. Ale nic poważnego. Jakiś tam sterownik silnika, coś tam sonda, takie rzeczy. Zaczęło to chodzić. Tutaj podziękowania dla mojego mechanika, który to ogarnął, bo słyszałem, z tego co się akurat dowiedziałem, to tam chłopaki wcześniej walczyli przy tym samochodzie gdzieś 2 lata i nie mogli dojść do tematu. Jemu się to szybko udało. No i teraz jest tak, jak ma być. Jeszcze klękały tutaj pompy paliwa w baku, też zostały wymienione. No i teraz jest tak, jak jest. Czyli na razie jest czyściutka okay. Seria. Dokładnie, czyściutka seria. 2005 rok, także przedlift, początek produkcji M5. Teraz mi powiedz, jeśli chodzi o wygodę, jak tym autem się jeździ? Da się tym spokojnie jeździć, czy niekoniecznie? No oczywiście, że się da. Kwestia tego, czy jesteś w stanie wytrzymać jadąc spokojnie tym samochodem, bo on kusi na każdym kroku, no nie? No 500 to ale jak najbardziej. W trybie automatycznym rodzinę można śmiało zapakować do środka i jechać gdzieś na jakieś wakacje. Gorzej ze spalaniem. No, czy przy tych cenach? Dokładnie. No możesz powiedzieć, jakie to jest, żeby dla przyszłych właścicieli, jak ktoś szuka, żeby wiedział. Spalanie na trasie udało mi się zejść do 12 litrów, co jest i tak bardzo dobrym wynikiem według mnie. No jadąc z prędkościami 130-140 na godzinę, czyli autostradówka nasza polska. A takie mieszane? A takie mieszane, no to jest wszystko powyżej 20 litrów, ten 25 trzeba przyjąć za średnią taką. To bez tragedii, nie ma. No. Nie ma źle. Dokładnie. A wiadomo, później jak już jest pedał w podłodze, nie ma wtedy granic. Potrafi zjeść z tego, co się orientuje na to, że nawet do 50 litrów. Czyli ile wlejesz, tyle zje. Dokładnie. Śmiejemy się nieraz, że tutaj zamiast przewodów paliwowych są węże ogrodowe. Napęd tył, kurde, powiem ci, że też dużo lepiej klei niż przód. A, spali. Tu i no, ponaj temperatura, chłopie. Jakby tu ale dzisiaj... Ale nie jest taka głośna, jest tak delikatnie. No, sam tutaj. Raz. Sam raz. Jakby było zimniej, to by była chujówka tu. W tunelu jakby to było fajnie słychać. W tunelu, tak. W tunelu byłby kozaczek. Dobra, wiemy coś już o aucie, wiemy coś o silniku. Teraz powiedz, jakie są jego bolączki? No, to wiadomo, ten silnik w świecie pasjonatów jest troszkę okrzyknięty złą sławą. Przede wszystkim panewki, wanosy, to jest przepustnice też tam klękają. To są jego takie główne wady. No i trzeba to wymieniać, eksploatacyjna rzecz po prostu. A i tyle. Mniej więcej no, nie? Co, ile kilometrów? 80 tysięcy kilometrów na panewki. Tak, przerwę się chwilę, a tu masz ile? A tutaj jest najechane 150 tysięcy. Ale już... ktoś sobie pojeździł.
Tak, z tym, że ten samochód przyjechał do Polski z Niemiec, już z padniętą panewką, zatartym wałem. No i było to tutaj gruba robota, koszt tej naprawy był powyżej 40 tysięcy, został założony nowy wał, co teraz tych wałów już nawet nie ma, na całym świecie są nie do dostania, po prostu zostały wyczerpane wszelkie zapasy. No i zostało to ogarnięte, także mam ten problem z głowy, na tym jest na przejechane czas, 13 tysięcy dopiero, także... No to jeszcze czasu. No, myślę, że mam spokój na dożywocie z tym autem. Jeśli chodzi o wydech, co tam jest dokładnie problem? Seria, czy jednak coś już zmieniłeś? Tak, coś tam się już zadziało, bo wiadomo, była seria, jednak dźwięk w tym samochodzie to jest 70% frajdy, więc wyleciały tylne puszki, wyleciał przelot, a reszta katy zostały, ponieważ z opinii innych użytkowników wiem, że jeżeli się wyrzuci i zrobi pełny przelot, no jest tak głośno, że nie idzie wytrzymać. Po prostu to za głośno też nie może być. Dokładnie. No ma być to tak przyjemnie. Mam w sumie jeszcze jedno pytanie, zamknę maskę. Mhm. Czym dokładnie różni się M5 od zwykłej E60? A wiesz co, tutaj... nie ma wiele różnic. Jestem ciekaw. Sprawne oko wychwyci oczywiście tych, którzy się interesują. Są to zderzaki, lusterka, przednie błotniki i błotniki progi. Są szersze. Tak, mają wloty z logiem M5, no i w sumie tyle. No środek siedzenia, wiadomo, no nie? To już jest całkiem inne. Jeśli mowa już o środku, to możemy choćby pokazać, co dokładnie tam jest. Zapraszam. Środek mamy tutaj akurat w indywidualu, czyli mamy troszkę skonfigurowaną przez pierwszego właściciela wersję. Mamy drewno, mamy czerwone skóry, mamy alkantarę czarną na podsuficie. Z różnic jeszcze między E60 zwykłą a M5 mamy head-up display na desce rozdzielczej, mamy obszytą full z skórą w deskę rozdzielczą. No z tyłu praktycznie to samo co w każdej E60, tutaj się nie jeździ. W sumie jak na 150 tysięcy. Siedzenia mamy z aktywnymi boczkami, tutaj to też taka różnica między zwykłą E60 a tą. Jak na 150 tysięcy, to powiem, że zadbała ta skóra, bo niektóre BMW-ki po 150 tysiącach to... Tutaj nawet się wsiada z majestatem, nie zjeżdżając po oparciu, to wszystko ma swoją procedurę. Tak. Co tam jeszcze z tych rzeczy, których nie znajdziesz w zwykłej E60? Mamy tutaj łopatki. Łopatki, które sterują skrzynią. Skrzynia, która jest oznaczeniem SMG. Jest to skrzynia manualna z siłownikami hydraulicznymi. Nie mylić z automatyczną, bo to nie ma nic wspólnego. Jest to skrzynia manualna, siłowniki hydrauliczne, które po prostu zmieniają za Ciebie biegi. Można zmieniać te biegi poprzez łopatki, poprzez gałkę zmiany biegów plus minus lub tryb automatyczny. Możesz też powiedzieć coś o tym przycisku, bo jest dość fajny i ciekawy. No, przycisk M na kierownicy charakteryzuje się tym, że możesz ustawić sobie w ustawieniach ulubione. Programujesz pod siebie wtedy ten samochód, czy ma być twarde zawieszenie. Jest tutaj zawieszenie EDC dwustopniowe, także twardość można sobie ustawić. Wiadomo, zrzucamy wtedy kaganiec DSC, który pozwala nam troszeczkę porzucać tyłem. Pełna moc, wtedy 507 koni, normalnie jest 400 w trybie spokojnym, można to nazwać. Możesz jeszcze ludziom opowiedzieć, tak pokrótko, jakie są koszty eksploatacyjne? No oczywiście, no nie jest tu tanio, nie ma co ukrywać. Przeważnie z tego co się orientuję, bo tak jak mówiłem wcześniej, ja mam ten samochód dopiero 3 miesiące, już zdążyłem troszkę zainwestować, żeby go ogarnąć, ale roczny koszt utrzymania, taki serwisowy, tematy, to jest gdzieś około 10 tysięcy. Myślę, że powinno wystarczyć. Czyli nawet bez tragedii. No. Nie ma szału. Zależy dla kogo. Dokładnie. Jeśli chodzi o zakup, mniej więcej jak ceny? Aktualnie wyglądają? Te samochody poszybowały już do góry. No, trzeba się liczyć z kosztem
rzędu powyżej 100 tysięcy. No to trochę kasy jest, miała to 2,4 rok, nie? 2,5. 17 lat no już jest i... I ponad i przebieg cały czas do góry rośnie. Przebieg i bieg rośnie i cena tak samo. To jest w tych samochodach fajne. Najdroższa jest seria, nie? Dokładnie. No raczej jakieś takie ze smakiem tuningowe rzeczy, wiadomo, na plus, ale bez przesady. Ten samochód już z fabryki wyjechał w fajnym setupie i tak powinien być utrzymany. A powiedz mi, myślisz o jakimś turbo, kompresorze, coś takiego, czy raczej nie, seria się nie zostanie? Na weekendowe przejażdżki wystarcza 500 koni. Po włożeniu turbo albo kompresora, ile można tak mocy wygenerować? No, chłopaki zakładają tutaj kompresory, często w Stanach się widzi. Wtedy tam moc podnosi się o 240 koni, mamy 740 koni. Robią po 1000 plus. Koszta także zrobienia takiego czegoś? No to już wszystko jest powyżej tam 40 tysięcy wzwyż, no nie? Czyli połowa wartości. Taka zabawa w tym silniku to jednak kosztuje. Chciałem Ci, Darku, bardzo podziękować, że udostępniłeś nam swoje auto, czas i swoją twarz do tego materiału, że trochę opowiedziałeś. Nie ma sprawy. O 65. Nie ma sprawy. Kończymy na stacji i pasuję zatankować po opalaniu. Dzięki jak jeszcze raz. Jak to w MC. Dokładnie. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich. Siemanko. Hej.